Serdecznie witam wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy 24 sierpnia. Oddział Milicz. Sobota, ma pierwszy lot. Zielona Góra. Odległość do mnie około 130 km. Gołębie puściłem 6:40. Lecą już godzinę 10 minut. Myślę, że z półtora godziny powinny po półtora godziny powinny się pokazać. Udział w tym locie biorą moje dwie drużyny. Tutaj z góry moja i Magdy. Zakoszowaliśmy 96 gołębi. I tutaj z dołu zakoszowaliśmy 83 gołębie. Z tego 81 samych szpaków. Zobaczymy, jak to będzie. Oddział włożył ponad 3000 gołębi z hakiem. Bardzo dużo hodowców nie dało, bo po drugiej próbie im się po prostu pochorowały i były i nawet zgony. Jak nie dbają, nie dają nic zapobiegawczo, to zawsze tak jest. Także czekamy na gołąbki i zobaczymy, jak ten lot się uda. Gołąbki na przylocie mają w pojniku Junge Puder z elektrolitem. Na karmie mają rozrobioną furoksinę w celu zapobiegnięcia adeno. W tym roku nie miałem. Zresztą już od kilku lat nie mam problemów z adeno, odkąd szczepię młode po odsadzeniu. Jak kończą 35 dni raz, po 21 dniach drugi raz paramyksa adeno cyrko. No myślę, że tutaj jest cała tajemnica, żeby nie chorowały. Czym szybciej zaszczepimy i dłużej są do lotów, 2-3 miesiące wcześniej zaszczepione, to gołębie tak nie chorują. A dużo ludzi szczepi przed samymi lotami. Koniec czerwca, początek lipca, to później upały się zaczynają. No dzisiaj pogoda ma być, znaczy ma być, jest już bardzo ciepło. Delikatnie południowo-wschodni wiatr. Dzisiaj po południu ma być 33 stopnie u nas. Jak widzicie, niebo lazurowe, bez żadnej chmurki. Miejmy nadzieję, że lot będzie udany, bo to pierwszy nasz oddziałowy. Mieliśmy trzy kabiny treningowe przed lotami. Tak jak wcześniej mówiłem, po drugiej kabinie gołębie u wielu hodowców zaczęły żygać, zdychać. I dużo ludzi nie włożyło na ten lot. No zobaczymy, u mnie nie było żadnego problemu. Wywiozłem sam około 12 razy gołębie. Zaczynałem od 10 i co 10 km aż doszedłem do 50 i na tej 50 były 7 czy 8 razy, 2 razy w kabinie. Także powinno być dobrze, no ale to nie zawsze tak jest. Ale jak mówią, jakie odejście, taki przylot. No zobaczymy, odeszły bez kółka, po minucie czekamy. Jak to w całej Polsce, wszystko zależy od zdrowia w kabinie gołębi, ale telefonów, powiem wam, odbieram setki. Że gołębie chorują, a najbardziej na ten syndrom chorego oka, czyli na gronkowca z pojówki. No nie wiem, ja wszystkim polecam ten DAC2 preparat. Ja go sam robiłem miesiąc przed lotami i co drugi tydzień powtarzałem przez 3 dni do tej pory. Teraz po tym locie dostaną znowu na zmianę, a za tydzień totalna dezynfekcja. We wtorek na grzyba. A to taki mój system. Wtorek grzyb, środa cut sprint, czwartek speed power na karmę X power. I w piątek EGS, czyszczenie przed lotem. Także myślę, że tutaj dbanie o drogi oddechowe i żeby to oko nie wychodziło co drugi tydzień, dawać im DAC2. Wystarczy młodym pół dawki, czyli pół grama na litr.
wody dla 20 gołębi i preparat sprawdza się fenomenalnie. Ludzie do mnie dzwonią, że podają jakieś preparaty, doksycylinę i nic nie działa. A po daku 3 dni nie ma śladu. Także myślę, że preparat robi robotę nie tylko u mnie, ale u innych hodowców, jak mówili, że stosowali, nawet niektórzy stosowali go przed lotem do czwartku, bo coś po locie się wydarzyło, a nie podali, bo to taka monotonia gubi człowieka. Myślą, że jak raz odbiją i nie podadzą, to już nic się nie przydarzy. A to właśnie z kabiny zaraz przychodzi i zaczynają się problemy. A gołębie z tym okiem zostają w miejscu wypuszczenia, tracą w ogóle orientację, nie chcą odchodzić i połowa gołębi zawsze błąka się w okolicy 30-40 km od startu. No u nas w kabinie myślę, że zdrowie było. Pilnuję tego jako prezes. Od razu pisałem na grupie, żeby nikt nie wkładał chorych gołębi, bo będę je wyciągał, nawet jak już są zakoszowane, ale wczoraj na naszym punkcie przejrzałem, było wszystko dobrze, na ostatni punkt już nie jechałem. Także czekamy na gołębie, zobaczymy jak to się wydarzy. W sumie to powietrze stoi, jest delikatny taki, mówię, wiaterek, ale już się robi to takie lazurowe niebo. Ale ptaki odeszły, powinien być dobry przylot, no, ale nie zawsze to idzie w parze, nie? Zobaczymy, jak się pokażą ptaki. O, pokazały się pierwsze gołębie. Ale wyszły z boku, także niedobrze dla mnie. Nie wyszły z kierunku. Tak to jest, jak banda siada, ale szpaki dominują, zobaczcie. No, trochę ich siadło, nalot był. Pierwsza grupa. Miejmy nadzieję, że to czołówka. Czekamy na kolejne. Skrzydełka wiszą. To dobrze. Są kolejne gołąbki, ale wychodzą mi z boku, czyli ten wiaterek delikatnie je zepchał, ale to pierwszy lot, do niczego się nie liczy. Jest około 100 gołębi już w 2 minuty, także dokładnie jeszcze nie wiem ile, zaraz będę sprawdzał. Myślę, że lot będzie udany. Oby to nie było, że taka szpica przyszła, teraz resztę będzie dolatywać, bo nieraz tak jest. Nie chcą chodzić, poddenerwowane. Jeszcze jakieś dolatują. Ile tu jest gołębi? 40. To jeszcze trochę brakuje. Ale czekamy na kolejne. Na dole szpaków jest na pewno dużo więcej. Zaraz sprawdzimy. Także
Lot taki średnio udany, siadła ta grupa, teraz dolatują, widzicie, nie chcą wchodzić, siedzą sobie. Brakuje na pewno jeszcze trochę gołębi, ale cały czas przychodzą. Gołębie wyszły gdzieś z boku. No zobaczymy, jak to będzie. Także kończymy relację, czekamy na następne loty. Oby się to fajnie wszystko zleciało. O, jest następna banda, zobaczcie. Także gdzieś tam się przeciągły. Przeciągły się i... Ale przychodzą ładnie. Czekamy na kolejne. Także pozdrawiam, dobry lot.